Moi drodzy, pozwólcie, że to dzisiejsze słowo zacznę od życzeń. Niech Pan wam błogosławi i was strzeże. Niech Pan opromieni swe oblicze nad wami. Niech was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku wam swoje oblicze i niech was obdarzy pokojem. Te życzenia płyną z pierwszego czytania, które dziś usłyszeliśmy. A z tych życzeń najbardziej przemawia słowo pokój. Jak często tego pokoju w życiu nam brakuje. Jak często jest przez człowieka nieszanowany i pomijany. Jakże często jego brak da się zauważyć w mediach społecznościowych i informacyjnych, gdzie w komentarzach fala wyzwisk i tak zwanego hejtu przybiera kolosalne rozmiary. Jakże często tego pokoju brakuje nam w relacjach rodzinnych. I co się dzieje, gdy tego pokoju nie ma? Rodzą się frustracje, zdenerwowanie, osądzanie. Pojawiają się kłótnie, zagniewania, jakieś niesmaczne, obraźliwe żarty. Czy ten stan takiego braku pokoju jest dla nas dobry? Dlaczego tak się dzieje, że dziś na świecie tego pokoju jest coraz mniej? Może dlatego, że w jakiś sposób zatraciliśmy jego potrzebę. A przecież pokój przynosi miłość, radość, pogodę ducha, zgodę. Człowiek, który jest pełen pokoju, to człowiek, który jest uśmiechnięty, radosny, pełen sił i mocy ducha. Przeżywamy dziś w Kościele Światowy Dzień Modlitw o pokój. Tak się składa, że jest on nieustannie połączony z uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jakie zatem przesłanie pokoju płynie dzisiaj do nas od niej, Matki Jezusa Chrystusa, ale też i naszej Matki? W Ewangelii usłyszeliśmy takie oto słowa. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. No właśnie. Jeżeli serce człowieka, moje serce, jest pełne pokoju, to i ja będę tym pokojem dzielił się z innymi, ale więcej, będę też tym pokojem innych zarażać. I można by teraz zapytać się, skąd u Maryi ten pokój serca? Skąd ja mam wziąć ten pokój serca? I znowu z odpowiedzią czy z podpowiedzią przychodzi nam dzisiejsza Ewangelia, w której to pasterze udają się, aby zobaczyć dziecię Jezus. I gdy je zobaczyli, to wrócili z powrotem do swoich obowiązków, ale odmienieni, pełni pokoju, wielbiąc i wysławiając Boga, a więc pełni radości. Moi drodzy, to Jezus Chrystus, nie kto inny, powinien być dla każdego chrześcijanina, dla każdego z nas źródłem pokoju.
Ale żeby ten pokój znaleźć, to trzeba do Jezusa Chrystusa przyjść, uklęknąć i o ten pokój Go poprosić, a zostaniemy Nim obdarzeni. Prośmy dzisiaj w tym nowym roku, abyśmy jak najczęściej przychodzili do Jezusa Chrystusa, abyśmy prosili Go o ten pokój w tym trudnym czasie dla całego świata, dla naszej Ojczyzny. W czasie, gdy tak wiele niepewności, znaków zapytania, w tym czasie jak najbardziej i jak najczęściej powinniśmy się o ten pokój na świecie, ale też i w naszym sercu modlić. Prośmy dziś Matkę Najświętszą, aby wskazywała nam drogę. Drogę do osiągnięcia pokoju naszego serca. Drogę do swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Prośmy dobrego Boga, aby obdarzył nas swoim pokojem. Amen.